proszę, Szanowni Państwo, Panie Ministrze, mam przyjemność odczytania protokołu z posiedzenia kapituły nagrody imieniem profesora Szczepana Aleksandra Pieniążka, które odbyło się w Skierniewicach w dniu 7 stycznia 2020 roku. Kapituła nagrody obradowała w następującym składzie. Moja skromna osoba oraz pan doktor habilitowany inżynier Adam Rygielski, doktor habilitowany Grzegorz Dorchowski, pan doktor Witold Boguta, pan Adam Fura, pan Mariusz Podywniak, pan Jacek Kłódka. Podczas obrad kapituły szczegółowo omówiono i scharakteryzowano wszystkie nadesłane zgłoszenia pod względem spełnienia warunków formalnych, ich innowacyjności i przydatności dla ogrodnictwa. W czasie obrad kapituła szczególną uwagę zwracała na to, w jaki sposób zgłoszone do nagród produkty dają szansę wzrostu konkurencyjności i rozwoju sadownictwa i warzywnictwa i w jaki sposób one mogą wpłynąć na bezpieczeństwo żywności, na konkurencyjność produkcji, bądź jakie mogą mieć oddziaływanie na środowisko, gdyż zrównoważony sposób produkcji ogrodniczej jest to klucz do tego, abyśmy dalej mogli funkcjonować w zgodzie z naturą. Dyskusje były długie, kandydatów do nagród było 10. Ostatecznie kapituła wyłoniła 3 produkty, które zostały uhonorowane równorzędnymi nagrodami. Pierwsza z nagród to produkt Carbohumic, ekstrakt humusowy wykonany na bazie węgla brunatnego, zgłoszony przez Carbohort spółkę z o.o. W tym przypadku elementem, który decydował o tym, że ten produkt został wybrany, była jego możliwość wszechstronnego zastosowania, gdyż jest to produkt, który może być stosowany zarówno w profesjonalnej produkcji ogrodniczej, jak też może być przez hobbystów zastosowany na działkach. Produkt ten sprzyja zwiększeniu plonowania, zwiększa pojemność wodną gleby, a więc jest to taki przyczynek do rozpoczęcia walki z suszą oraz może sprzyjać biologicznej regeneracji gleby, czyli jest to produkt, który będzie sprzyjał ochronie środowiska i remediacji gleby. Zapraszamy na scenę. Zapraszamy na scenę przedstawicieli gminy Carbohort. Ja tylko dodam, że ten produkt szczególnie jest ważny, gdy wiemy, jak dramatycznie niska jest poziom i spada cały czas poziom próbnicy. W imieniu firmy Carbohort i prezesa dziękuję bardzo za docenienie naszego produktu, który wpływa na poprawę właściwości jakości gleb w Polsce, ale i na świecie. Wszystko, co robimy, zamysł firmy ma na celu poprawę jakości żywności dla nas i przyszłych pokoleń. Serdecznie dziękuję całej kapitule konkursu imienia profesora Pieniążka za docenienie naszej firmy, produktu, idei. Dziękuję bardzo. Nie mam tyle czasu, żeby Państwu tutaj zagłębić jakby całą misję i produkt. Także zapraszam wszystkich Państwa, wszystkich gości do odwiedzenia naszego stoiska, gdzie będziemy mogli więcej Państwu na ten temat powiedzieć. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Proszę zostać na scenie. Proszę bardzo o dyplom. Statuetka może danego człowieka. Ważne jest też to, że to firma polska. Dziękuję bardzo. Wracamy do listy nagrodzonych produktów. Równorzędną nagrodę kapituła przyznała produkt.
zwalczania szkodników wielu gatunków roślin ogrodniczych i polecane szczególnie w uprawie ekologicznej. Może być oczywiście również stosowane w uprawach konwencjonalnych i to, co przekonało kapitułę, to jest fakt, że jest to preparat, który ma tylko jeden dzień karencji. Więc jest to produkt, który może być takim symbolem tego, co konsument, który chciałby spożywać wyłącznie produkty bezpieczne, ma szansę, czy jest to taki zwiastun, że konsument może takich produktów bezpiecznych oczekiwać, gdyż firma przedstawiając ten preparat robi krok w ich stronę. Zapraszamy firmę. Panie Wiesie, a nie skończymy. Tak, Panie Wiesie, zapraszam. Ja tak miałem scenariusz. Plantalux jest
no niestety nie ma. Ja bym chciał jeszcze tylko w jednym zdaniu powiedzieć coś na temat tych nagród, bo w nich jak w soczewce zbiera się to, co w tej chwili w ogrodnictwie jest najważniejsze. Biologiczne środki ochrony roślin bez pozostałości, poprawa sytuacji w próchnicy, która jak wiemy jest tragiczna w Polsce, oraz to, o czym może za mało zapominamy, coraz więcej jest upraw pod osłonami. Nie chronimy się od mrozu, chronimy się od słońca bardziej. I tak to ogrodnictwo będzie mniej więcej w przyszłości widziało, gdzie wyglądało. Ja widzę jeszcze tutaj kilku członków kapituły. Adam Gierski, pan Witold Bokuta. Zapraszam serdecznie do wspólnego zdjęcia. Czy ktoś jeszcze z kapituły jest? Nie ma. Więc chwila dla fotoreporterów. Może na skrzydle dróg. Dziękuję bardzo. Dziękuję nagrodzonym, dziękuję członkom kapituły i życzę miłego targowania, miłych targów, owocnych spotkań. Dziękujemy serdecznie.